Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do Galerii Promu Kultury Saska Kępa na wystawę Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików. Wystawa jest zwieńczeniem 35-lecia Związku. Gościmy tu bardzo wiele prac, które eksponujemy dla Państwa w dwóch poziomach galerii. Jesteśmy na parterze i przejdziemy jeszcze na pierwsze piętro do drugiej części galerii. Zapraszam. Mamy zaszczyt prezentować wystawę w tym wspaniałym miejscu w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Dzięki dyrekcji nasi artyści mogą się spotkać ze społecznością tutejszą, lokalną. Obrazy. Wracając do tego, co tu widzimy, nie mówię o kolegach moich młodszych, są no, z innej epoki. To jest okres lat 60. Wtedy dominowało w malarstwie polskim nurt nowej figuracji i to jest jakaś ilustracja tego nurtu, który był bardzo widoczny, wpływowy. No minął, mody bywają przecież, w sztuce również. Obraz jeden nazywa się Trzpiotka, drugi Cień. Można się w nich dopatrywać tych wątków, można się przechodzić mimo. Obraz jest dla widza, ale niekoniecznie trzeba mu podpowiadać, czy wyjaśniać, co on widzi? On sam powinien widzieć wszystko. Jeśli brakuje komentarza, no to od tego jest oczywiście autor albo krytyk sztuki, ale taka jest istota. Jeśli się powstaje dzieło, to ono ma wszystkim działać tym, co może, czyli całą swoją stroną wizualną i która nosi oczywiste treści. Związek powstał w 1984 roku decyzją profesorów, rektorów państwowych wyższych szkół plastycznych we Wrocławiu, Stanisława Dawskiego w Gdańsku, Władysława Jackiewicza, w Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, pana Mieczysława Wejmana oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prorektora Leona Michalskiego. Wśród grupy założycielskiej, oprócz tych czterech ważnych osób, znalazły się również takie nazwiska jak Jerzy Duda-Gracz, Edward Dwórnik, Henryk Starzewski, Geno Małkowski, Erna Rosenstein, Edward Burke, Andrzej Skoczylas, naprawdę nazwiska, które zapisały się w historii polskiej sztuki dużymi zgłoskami. A dziś pokazujemy pracę 70 naszych członków. Co najmniej 15 uczestników tej wystawy to osoby nagrodzone w różnych konkursach plastycznych. Pani Maka Gadowska zdobyła Grand Prix na 3. Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu i Nagrodę Royal Talents. Dariusz Wilczyński, Waldemar Kusal, Anna Łącka, Adam Kunikowski, Jolanta Noga czy Piotr Bieliński są laureatami pierwszych nagród w konkursach z dziedziny sztuk plastycznych. Thank you.
W wystawie, na której pokazujemy pracę 70 artystów, oczywistym jest, że dbamy o różnorodność, zróżnicowanie, tak jak mówiłam, form, treści, technik. Mamy tu takie techniki jak akwarela, olej, akryl, pastel, mamy grafikę komputerową, grafikę warsztatową, kolaże. Na wystawie między innymi prezentujemy pracę z dziedziny grafiki warsztatowej, monotypię Baszta Bramna Zdzisława Kędzierskiego, offset Elżbiety Owczarek Przestrzeń Złota czy linoryt Magdaleny Piwko-Chudzik Trzy Gracje. Grafika komputerowa MH17 Małgorzaty Budzyńskiej nawiązuje do tragedii pomyłkowo zestrzelonego malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Wigrafia Marcina Barysza, manekiny Elżbiety Musiał nadrukowane na pleksji i kolumna Zygmunta w Warszawie Chrisa Rudolfa to kolejne prace wykorzystujące techniki cyfrowe. Zapraszamy na wystawę z okazji 35-lecia Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików. Zapraszamy do podjęcia próby własnej, odbiorczej interpretacji naszych prac.